Podsumowując moje ostatnie przygody ze słuchawkami, Razer Tiama 2, 2 popsute. Razer Kraken Pro Neon popsute w 50% tuż po otwarciu z pudełka. Sennheiser PC330 Game uciskają głowę tak mocno, że krew nie dopływa do mózgu, co powoduje pewne komplikacje. Dlatego postanowiłem kupić kolejne słuchawki. Oto SteelSeries Siberia V2. I kilka słów na temat tych słuchawek. Jest to numer jeden, jeśli chodzi o zoptymalizowanie do gier. Tak piszą na pudełku. Posiada sterowniki o wymiarze 50 mm. Słuchawki typu zamkniętego, wyciągany mikrofon i konstrukcja, która powoduje komfort przy długim użytkowaniu. Okej, oczywiście pudełko jest słoje przeźroczyste, więc możemy zobaczyć, jak te słuchawki wyglądają. Mamy dostępny model biały i czarny. Skusiłem się na biały, pasuje mi do obudowy. Z boku pudełka również możemy zobaczyć, jak te słuchawki wyglądają. Mamy informację o tym, że jest wyciągany mikrofon. Z tyłu mamy podaną specyfikację tych słuchawek, jednakże jej kompletnie nie rozumiem. Mamy również informację o tym, że oczywiście mamy wyciągany mikrofon. Mamy regulację głośności oraz wyciszanie mikrofonu na pilocie na kablu. I to jest coś, co spowodowało, że kupiłem wersję V2, a nie V3. Domyślnie słuchawki mają kabel o długości 1 metra, zakończony dwoma tyczkami jack, ale jeśli potrzebujemy dodatkowej długości, mamy 2-metrowy przedłużacz. A jeśli ktoś jest zainteresowany, czemu jest takie jasne na moim unboxingu, to używam małej latarki iBlazer, która pierwotnie była przystosowana do poprawy jakości zdjęć w aparatach, w naszych telefonach, ale można ją również używać do lustrzanek. Biorąc pod uwagę, że mam pecha, jeśli chodzi o słuchawki, to nawet wziąłem stary nóż. Okej, co my tutaj mamy? O, mamy naklejki SteelSeries. Tutaj mamy nasze słuchawki, które oczywiście są przymocowane. I tutaj mamy oczywiście nasze kable. I kable są w kolorze białym, podobnie jak słuchawki. I z tego co widzę, nie są niestety w oplocie. Całe szczęście jest dwuletnia gwarancja. Okej, tu jest nasz 2-metrowy przedłużacz, który oczywiście ma dwa wejścia jack i dwa wyjścia jack. Tutaj mamy nasz domyślny kabel o długości 1 metra. A tutaj mamy nasz pilot do regulacji głośności. Mamy fajne pokrętło z boku. A także do wyciszania mikrofonu. Okej, a tu tak wyglądają nasze słuchawki. Oczywiście lewa i prawa strona. Mam nadzieję, że nie będę uciskać. I oczywiście tutaj mamy nasz wyciągany mikrofon, który możemy dostosować tak, jak nam się podoba. I właśnie umarło mi światło. Tak więc to był unboxing słuchawek SteelSeries Siberia V2. I jeśli podobał się Tobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.